W jednostce OSP Wilkowyja w powiecie jarocińskim odbyło się przekazanie sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Trzęśniew. Duchowie z tej jednostki mogą czuć się wielce wyróżnionymi, ponieważ znaleźli się w gronie 9 jednostek OSP z województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie. Koszt całego zestawu to ponad 64 tysiące złotych, z czego prawie 5 tysięcy pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego oraz prawie 20 tysięcy z funduszów gminy Kościelec. Pozyskany zestaw składa się z agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych, rozpieracza hydraulicznego, zestawu węży, rozpieracza kolumnowego, nożyc do pedałów, łańcuchów, końcówek, podkładów i klinów do stabilizacji, osłon dla osoby poszkodowanej, pokrowców ochronnych, zestawu do zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera, wspornika progowego, wybijaka do szyb hartowanych, noża do pasów bezpieczeństwa i maty narzędziowej. Druhowie mogą dziś śmiało mówić o bardzo wysokim poziomie wyposażenia swojej jednostki. Cały pozyskany sprzęt wykorzystywany jest w działaniach ratowniczo-gaśniczych, prowadzonych w celu ratowania życia, zdrowia oraz mienia przede wszystkim mieszkańców gminy Kościelec, ale i każdej osoby, która takiej pomocy potrzebuje.